Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temat w sumie na czasie, a mianowicie o poceniu się. A głównie chodzi tutaj o nadmierną ilość pocenia się. Oczywiście w takich wysokich temperaturach jest to całkowicie normalne, że człowiek może się gdzieś tam zapocić i po prostu troszeczkę za dużo wody zgubić. Ale niestety są między nami ludzie również, którzy się pocą praktycznie cały czas. Jest to dla nich bardzo mocno nieprzyjemne i krępujące, ponieważ muszą uważać cały czas na ubrania, jakie noszą, żeby gdzieś tam plamy nie były widoczne, tego typu rzeczy, problemy. Są również ludzie, którym się nadmiernie pocą na przykład ręce lub też stopy, gdzie krępujące dla takiego człowieka jest również podanie komuś ręki, bo ten drugi człowiek w tym momencie, przynajmniej to dzieje się w tej głowie tego pierwszego człowieka, który się poci, już się zastanawia, co on sobie teraz pomyśli, że ja mam taką mokrą rękę. Także to naprawdę utrudnia troszeczkę ludziom takie kontakty międzyludzkie, właśnie taka dolegliwość. Ale może zacznijmy od samego początku. Dlaczego w ogóle się pocimy? Pocimy się, ponieważ jest to nasz bardzo dawny, stary system. Kiedyś polowaliśmy, bardzo dużo się ruszaliśmy i ludzie słyną z tego, że pomimo nie są najszybszymi zwierzęciami, że tak to ujmę teraz na tej planecie, ponieważ są zwierzęta, które potrafią dużo szybciej biegać, jednak człowiek jest najbardziej wytrwałym z nich wszystkich. I kiedyś wyglądało to na takiej zasadzie, kiedy było zwierzę, które po prostu było szybsze niż my, biegło, 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 a człowiek powolutku biegnął za nim cały czas. W pewnym momencie to zwierzę było całkowicie już wypompowane, już nie miało dalej siły i po prostu padało. W tym momencie człowiek mógł je upolować. Tylko i wyłącznie właśnie było to możliwe dzięki naszemu systemu, że się pociliśmy, ponieważ reguluje on naszą temperaturę. Kiedy się pocimy, pojawia się woda na skórze, ta woda zaczyna parować i w tym momencie zabiera nadmiar ciepła, który tutaj nam się w skórze osadza, ponieważ to ciepło, którego mamy za dużo, wychodzi przez skórę. I ta odparująca woda zabiera po prostu to ciepło. Jak gdyby taki uproszczony system klimatyzacji, trochę bym to tak nazwał. Dzięki temu nie przegrzejemy się. I właśnie dzięki tej właściwości byliśmy w stanie po prostu biegnąć kilometrami za danym zwierzęciem, aż to zwierzę po prostu już nie miało dalej sił uciekać i je złapać. Także jest to bardzo stary, wytrwały sposób, który niekiedy dochodzi do małych zachwiań i może nam tutaj powodować problemy. Kiedy zaczynamy się na przykład pocić, ponieważ przyczyn jest więcej oprócz tego, że jest ciepło na zewnątrz. Bardzo często występuje pocenie się, kiedy na przykład mamy stres. Jakieś sytuacje stresujące, wtedy człowiek naprawdę może rzeczywiście całkowicie się oblać potem. Kiedy dzieje nam się jakiś ból, nie wiem, coś nas boli, potrafimy się również bardzo mocno spocić w tym momencie. Przy różnych przeziębieniach, kiedy występuje gorączka, również potrafimy się mocno wypocić, co nie jeden z Was już pewnie doświadczył, gdy rano wstał, a łóżko było całe mokre, gdzie się po prostu w nocy mocno wypociliśmy. To jest również system, który pozwala nam usuwać toksyny z organizmu. I bardzo często właśnie, kiedy mamy jakieś przeziębienie, jak wiemy, jest to po prostu za dużo toksyn z danych bakterii, które wypuściły i dlatego my się tak mizernie w tym momencie czujemy. Nasz organizm chce je usunąć właśnie przez to, że się poci. I kiedy się po takim wypoceniu od razu lepiej się czujemy, to pewnie też już nieraz zauważyliście, że wtedy człowiek od razu staje na nogi. Dlatego jak mnie kiedyś coś brało, to specjalnie się po prostu jeszcze bardziej powijałem, żeby się jak najwięcej wypocić i od razu się później lepiej czułem po tym wszystkim. Następnie mamy problemy na przykład z wahaniem cukru, czyli już taka typowa jak gdyby cukrzyca, że mamy za dużo, za mało tego cukru. Tutaj również może występować właśnie takie pocenie się. Zaburzenia hormonów, moi drodzy. Kiedy nasze hormony, czy to też męskie, czy żeńskie, nie są w idealnym takim wahaniu, to niestety, ale również tutaj możemy się mocniej pocić wtedy.
Jeszcze mamy oczywiście stres emocjonalny, czyli taki jak gdyby od środka, który nas cały czas zjada. Nie wiem, jakąś tam mamy sytuację, która nas prześladuje w całym życiu, że czegoś nie potrafimy załatwić, czy mamy z kimś tam coś na pięku, z kimś się nie dogadujemy. To nas też od środka może zjadać i kiedy już nawet pomyślimy sobie tutaj coś teraz w tym temacie, to już możemy się przez to zacząć pocić. Zdarza się również, że możemy się pocić przez zjedzenie zbyt ostrych przypraw, tak? Jeżeli ktoś lubi po prostu coś na ostro jeść, to również może mu się zdarzyć, że będzie się pocić. Najgorszą opcją, która jest, kiedy się najbardziej pocimy i może to być właśnie oznaką, że mamy jakiś nowotwór w naszym organizmie. Dlatego takiego ogólnego pocenia się, nie wiadomo skąd, że siedzisz sobie na kanapie i nagle się pocisz, bez żadnych stresów, bez niczego, nie brałbym sobie od tak, tylko po prostu, jeżeli to się powtarza, to wybrałbym się tutaj i sprawdził sobie, jakieś badania zrobił, żeby po prostu czasem nie było, że rozwija nam się już jakaś groźniejsza choroba tutaj w naszym organizmie, także tutaj jak najbardziej diagnozę wypadałoby wtedy zrobić, kiedy po prostu cały czas człowiek się poci, żeby wykluczyć, czy aby czasem coś niedobrego się nie dzieje w naszym organizmie, ponieważ to bardzo często jest właśnie taki sygnał ostrzegawczy organizmu i szczególnie bardzo mocno przychodzi to przy tych nowotworach limfatycznych, ten Hodgkin tak zwany. Tutaj bardzo często się pocimy. Dlaczego? No bo ponieważ no, układ limfatyczny jest tą kanalizacją, która usuwa te wszystkie toksyny z organizmu i kiedy on jest zajęty już przez jakieś tam nowotwory, to bardzo często można wyczuć różnego rodzaju guzki na już układzie limfatycznym jest zajęty, no to po prostu te toksyny nie potrafią odpływać przez to, no bo są tam blokady i wtedy właśnie organizm próbuje to regulować bardzo mocnym poceniem się i wyrzucaniem z siebie po prostu toksyn przez pot. Parę rad, co można z tym zrobić. Przede wszystkim ubieraj przewiewne ubrania. Luźne ubrania i przewiewne ubrania. Len bardzo fajnie się tutaj sprawdza, gdzie po prostu ładnie cię przewiewa. Nie ubieraj takich całkowitych, zamkniętych, plastikowych ubrań, bo skóra wtedy nie będzie mogła oddychać i będziesz się pocić jeszcze bardziej i po prostu ci się koszulka przyklei dosłownie do plec i będzie ciężko ją ściągnąć. Jeżeli masz troszeczkę kilogramów za dużo, postaraj się również te kilogramy zrzucić. Robiliśmy wam film już dawno temu, jak schudnąć, gdzie pokazywaliśmy wam, gdzie my naprawdę, no, byłem taki i żona też była taka. To jest możliwe bez całkowitego głodzenia się, bez niczego, można bardzo fajnie zrzucić swoje kilogramy. Ponieważ kiedy masz ich za dużo, twoje mięśnie muszą ciężej pracować, żeby po prostu w ogóle poruszyć się tobą. Także więcej pracy, co automatycznie się przekłada, że wytwarzają więcej ciepła. I kiedy wytwarzają więcej ciepła, to oczywiście to ciepło muszą później jakoś też usunąć z tego organizmu. No i tutaj oczywiście system pocenia się jest idealny do tego, żeby się ochłodzić. Oczywiście pij też dużo wody. Ponieważ słyszałem już też od ludzi, no ja nie mogę za dużo wody wypić, ponieważ zaraz się spocę. Tak, również może coś takiego dochodzić, ale kiedy ty nie będziesz pić wody, to po pierwsze odwodnisz się, twoja krew będzie za gęsta, będziesz mieć problemy z krążeniem, możesz się również i przegrzać wtedy, ponieważ no, nie będziesz się mieć jak spocić, ponieważ masz za mało wody w organizmie. Także jest to bardzo niekorzystna sytuacja, wtedy również nerki będą cierpieć, ale dlaczego tak mówię? Ponieważ kiedy wypijesz więcej wody, czyli zaczniesz pić te normalne ilości wody, może dojść do takiej sytuacji, że ty cię chwilę rzeczywiście popocisz, ale później przestaniesz się pocić, ponieważ twój poziom po prostu wody w organizmie jest zaburzony właśnie przez to pocenie się i za każdym razem, kiedy masz trochę, to od razu się trochę wypocisz, ale kiedy tą wodę uzupełnisz cały czas, będziesz ją uzupełniać, to w pewnym momencie może do tego dojść, że po prostu przestaniesz się pocić. Dlatego no, z wodą, jak to mówię, nigdy nie ma żartów, szczególnie kiedy jest gorąco, trzeba po prostu ją pić i o niej pamiętać, szczególnie w starszym wieku, ponieważ wtedy nasz układ w mózgu, który jest odpowiedzialny za regulowanie piciem,
że chce nam się po prostu pić. Nie działa poprawnie już w tym momencie. Niekiedy leży też bardzo blisko ośrodka sterowania głodem. I kiedy po prostu może zostać błędnie zinterpretowane, tak to może powiem, żeby to każdy zrozumiał. I sygnał, który ma iść do ciebie, że tobie się chce pić, to tak naprawdę jest sygnałem, że. Czekajcie, bo coś pomieszałem teraz. Okej, może od początku jeszcze raz. Mamy układ, który jest odpowiedzialny za to, czy nam się chce pić, i układ, który jest odpowiedzialny za to, że jesteśmy głodni. One leżą wokół siebie. Bardzo często nam się chce pić, ale odbiera nasz mózg sygnał, że nam się chce jeść. Tak to miało być. I wtedy po prostu my zaczynamy jeść, a tak naprawdę nam się chce pić, ponieważ te dwa ośrodki leżą naprawdę bardzo blisko siebie. I czasem dochodzi do tego, że po prostu ten sygnał no, jest źle zinterpretowany. Tak miało być. Już się zamieszałem teraz sam na końcu w tym wszystkim. Dobra, kolejna rzecz, kawa. Moi drodzy, jeżeli lubimy kawę wypić i będziemy się pocić zaraz po wypiciu tej kawy, to może również być sygnał, że ta kawa nam po prostu troszeczkę szkodzi. I również dochodzi tutaj do pocenia się po kawie. Jeżeli masz coś takiego, no to może warto spróbować ją troszeczkę odstawić i zobaczyć, co się będzie działo, bo są takie sytuacje, kiedy właśnie to kawa też może jak gdyby powodować nadmierne pocenie się. Z innych sposobów, które możemy jeszcze próbować, żeby to pocenie troszeczkę wyregulować i wyhamować, to jest na przykład szałwia. Szałwia lekarska. Można posadzić w ogródku, będzie bardzo fajnie rosła. Idealna roślinka. Możemy sobie z niej robić herbaty do picia, ale możemy również korzystać z kąpieli, właśnie w taki napar szałwii sobie zrobić mocniejszy, wlać do wanny i zrobić kąpiele. Jeżeli pocą nam się same ręce, to będzie mniejsza miseczka, wystarczy ręce moczyć. Jeżeli stopy nam się mocno pocą, to moczyć stopy. Szałwia jest jednym z takich ziół, które bardzo fajnie pomaga właśnie hamować nadmierną potliwość. Oczywiście ma wiele więcej fajnych zastosowań i właściwości, ale do jednych z nich właśnie należy hamowanie pocenia się właśnie takiego na skórze. Jeszcze jedna rzecz, która jest, to jest sauna, moi drodzy, sauna. Z jednej strony, jak wiemy, no w saunie będziemy się pocić, to jest logiczne, ale jest wiele takich różnych doniesień, a też i badań, które pokazują, że jeżeli ktoś ma takie dolegliwości, zacznie korzystać z sauny, to się przez tą saunę właśnie fajnie wyreguluje. Z czym to może być też związane? Może być to z tym związane, że może rzeczywiście masz troszeczkę za dużo toksyn w organizmie, wchodząc do takiej sauny, zaczniesz się pocić jak gdyby nadmiernie i w końcu ci się uda wyrzucić ten nadmiar toksyn z tego organizmu, który chce wyjść cały czas z ciebie. Oczywiście pamiętaj, żeby się później umyć, wziąć prysznic czystą wodą, żeby spłukać z siebie te toksyny, żeby one ci nie zostały na skórze. To później może rzeczywiście dojść do tego, że nie będziesz się już po prostu pocić. To minie, ale bardzo często te wyjścia do tych saun trzeba powtarzać co jakiś czas, żeby to się po prostu całkowicie ładnie, fajnie mogło unormować. Także to też jest taka opcja. Jeszcze wskazówka, jeżeli ktoś się poci i ma taki bardzo mocno intensywny zapach potu, że naprawdę czuć, niekiedy jest on aż taki kwaśny, to przestań jeść nabiał. Na parę dni wystarczy i porównaj sobie. Kiedy wtedy się spocisz, nie będziesz czuć swojego zapachu potu. A zjedz sobie później znowu, szczególnie żółty ser, to on to uwielbia bardzo, robić właśnie takie zapaszki, to wtedy znowu poczujesz ten zapach. To każdy może sobie sprawdzić, nikt mi w to nie musi wierzyć, ale my też mamy od lat sprawdzone, wiele razy to testowaliśmy, za każdym razem efekt był ten sam, także możecie sami sobie to sprawdzić, szczególnie żółty ser. Zapach jest po prostu powalający, dosłownie, potu po takim serze. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o potliwość. Mam nadzieję, że komuś się to
przyda. Zostaw palucha do góry, na dół, jakiś komentarz po sobie, wspomożesz tutaj naszą pracę, ciebie to nic nie kosztuje, a nam pomoże, żeby ten film po prostu no, mógł iść troszeczkę dalej i szerzej w publiczność, bo tak niestety działa YouTube. Na koniec jeszcze mam dla Was info. Pamiętajcie, że to ostatni miesiąc konkursu, który tutaj trwa ze sklepem, z którym współpracujemy. Wszystkie produkty, które biorą udział właśnie w tym konkursie, znajdziesz w opisie tego filmu ze zniżkami, z kodami, z których my też korzystamy i pokazujemy Wam tu je od wielu lat. Możecie teraz coś z tego sobie zakupić, obojętnie co. Wpisać w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 24.8. zostawić nam tutaj komentarz na dany produkt, który kupiliście. Jakąś fajną historię, co Wam do głowy przyjdzie, a my 24 będziemy wybierać jakąś najfajniejszą historię, czyli kogoś z Was, kto otrzyma bon na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić tam, co tylko chce. To by było na tyle. Ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, suchego dzionka. Nie spoćcie się za mocno. Pamiętajcie o wodzie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.